Siema, z tej strony Damian The Best, a to pierwszy odcinek z Football Managera 2014. Jeszcze nie wiem, kim będziemy, zaczniemy tą karierę, no ale wszystko mam już ustawione, więc możemy przejść do wyboru zespołu, którym będę grał. Pewnie nie będę prowadził Manchesteru City. Lubi reprezentację. No zobacz, komu tutaj jest bohaterów. Albo wiecie co, zaryzykuję. Będziemy prowadzić wiekę z bełchatów i reprezentację Polski, bo jaką by inną. Zatwierdźmy i zacznijmy grę. Tak, zapiszę sobie już to. YouTube. Dobra, jak już się zapiszę, to wrócę do nagrywania. Dobrze, już jestem po tej krótkiej przerwie. Ja się zapisała. Weźmy udział w spotkaniu. Dobra, skończyłem już pierwsze spotkanie. Bełchatów i Monty transferował mi Zubas, jest byłem wypożyczony, czyli byłem nasz bramkarz, który odszedł. Po tym jak spadliśmy do pierwszej ligi, teraz powrotem w Ekstraklasie kapitan reprezentacji Polski w Kłaszczkowskim stanie. A jako wicekapitana Ludowika Obraniaka. Dziękuję. Dobra. No, dobra, skończyłem. A więc wróćmy do samej rozgrywki. Mam zamiar... Ja jestem bohaterem środek tabeli, mógł być możliwy, ale myślę, że na pierwszym sezonie postaram się utrzymać przede wszystkim w Ekstraklasie, bo jest spodziewany spadek według naszego, nie wiem jak to nazwać, jak oceniałem nasze możliwości. Maciek Mielcarz. Opiszę kontakt z Maciekiem Mielcarzem. Z Danielem Gołąbijewskim, jakim też podpisał. Ale ten budżet jest tragiczny. Chyba jestem z powrotem. Trzeba będzie jeden dzień przeczekać, ale zobaczymy, czy nie. Nie chcę. Nie chcę takiej pensji. A więc... może... ten dzisiaj byłby też dobry, ale nawet on do niego mieć również. Co to? Były zawodnik Legii Warszawa, raport skał, to jeszcze raz. Lać, nasz były zawodnik, czyli jeszcze raz skał. Byłby najlepszy. Słaby ten budżet. Dobra, najpierw zwołujemy się z piłkarzami. Chciałbym... Myślę, że piłkarz się zareagował negatywnie i to jest bardzo dobre.
bardzo dobrze, co znaczy. O, już mecz na czeski reprezentacji. Serio? Spalił wewnętrzny, o kurde. Ej, ale na pewno. Dobra, czyli spali karczyka. I trzeba będzie z tym, że zarządem porozmawiać o tym statusie finansowym naszym. Dobra. Zwiększyli? Dobra, zwiększyli. Gdzie był ten raport? Podobno mamy ten raport nasz kochany. Mielcarz ma ofertę. Byłby nasz... Daniel był oni ślusarski byliby najlepszym naszym. Musimy troszkę około 15%. Ono się zgodził Daniel Gołąbiecki. Wodecki. Pewno będę dużo, naprawdę dużo transferów, trochę zrobię takich zwolnych transferów, jakbym to nazwał, w tym sezonie, gdyż co to kontrakt, co to 2015 chciałbym mieć, co to. Oj, nie, to jest za duże wymagania. A ten pan zlecił wszystkich nas. Dobra, ten pan jest nerwus taki. Okej, latnik w sumie by przyszedł był za bardzo właśnie. A dobra, na rocznik latnik przejdzie, jak będzie dobrze grał, może z nami przedłuży. Ale się ja chcę przejść do terminarza, bo ja nie chcę sobie sparingu wewnętrznego, bo on dzisiaj jest. Griezmana, Smofert, nie ciekawe. Finans. Budżet transferowy też chciałbym, żeby był większy. Dobra, umiem to zrozumieć. Dlaczego? No bo on, budżet jest mały, ale pewnie mamy też problemy trochę transfer. Ten. O, skład reprezentacji. Taktykę to bym nie był. Dobra, taktykę to bym dał. Jeden to byłby odgrywający, jeden to przyjmujący. Bronił. I to jest nasz skład. No i na bramce. Oj, tak często to będzie bezkonkurencyjny na swojej pozycji oczywiście. Marcel Kandziora, what the fuck, co to do cholery jest? Nie wiem. Błaszczykowski i Kamil Grosicki. Suniki tu. Kto to jest Suniki tu? Nie wiem, zobaczę jak on wygląda. Słabo. Klik. Baniak chyba jest bezkonkurencyjny. Tak, na pewno. Rzeźniczak na prawą stronę. Na środek obrony Kamil Glik. D.
Danon Pelkis. Skład trochę jest... na przepraszam, czekajcie, sobie przyspieszyłem cięcie. Dobra, już jestem, koniec cięcia. Teraz trzeba uspokoić, to będzie na defensywnym bossikiem. Czy Adam Matuszczyk, Grzegorz Krzychowiak, czy Eugen Polański? Patrzmy na to szczyka umiejętności. O, nie jest najlepiej dla Polańskiego. Najlepsze, dobra. Eugen Polański zagra w tym meczu na tej pozycji. Wybór Sławka, Cerwaka. Piszczek. Zauważyłem go. Dobra, ławka. I jest ławka. Dobra, mamy cały skład. Trzeba ogarnąć taktykę. Mentalność. Ofensywna z Katarem. Bardzo płynna gra. I polecenia. Utrzymywanie piłki. Krótsze podanie. Podania w pole karne. Jakby co, podawajcie mi swoją taktykę. W komentarzach jakbyście mi polecenia wydali, bo ja w poleceniach trochę słabo mi wychodzą te polecenia, ale jak będę słabo grali, to po prostu będę bez polecenia. Nie graj do mnie z końcami. Że nie będę im przeszedł taką kombinował w szukaniu gry. Gadar Warek jest tam trochę uczciciem. Proces wody. Dobra, myślę, że z takim oto teamem wychodzę na ten sparring. Teraz skład GKS Łochatów, tutaj jest mało błena. Był zawodnik, który się nie mówił, jaki on biały z cokolwiek, że okropnym mamy to nasz Michał Mak. Najpierw z panią zwalimy przez... Później to pewnie znam. Również Bartleś i Gdańsk, ale... Kojarzę ogólnie. Mateusz Mak musi grać jak gra Michał. Mateusz Mak, jak tam... Bardzo dobrze. Michał Mak to jest zawodnik, którego będę stawiał w tym sezonie, dlatego, bo... Ogólnie mam bardzo fajne umiejętności i może się z tego co wiem jeszcze dużo rozwinąć. Grzegorz Baran na obronę. Terichowski, uważaj. Mogę powiedzieć, że nawet okej. Okay. Ale słabo dosyć mają tych zawodników. I najlepsza gębasta. Ajajaj. No ale trzeba grać tym czym się ma do grania, nie? To nie będę. A ten jest skrzydłowy. Adria Prokic. Nawet nic. Dobra, ale tego Szymańskiego bym zmienił. Nie wiem, Rachwał jak gra. O, Rachwał już powiele lepiej. Dobra, teraz odejmijmy. Jeden będzie atakował, a jeden będzie zapewniał wsparcie. A ten atakujący. Mentalność. Ofensywna. Nie rozgrywaj piłkę i to samo mniej więcej. Trzymaj piłkę, ja idę na zalecenie. Dobra, no i tak mi taktyką znowu. Aha, nie ogarniam rezerw. Dobra, pierwszy mecz chyba reprezentacji Polski nam się uruchomi, więc w miłej transmisji ja tutaj będę patrzał jak grają. Nasi rodacy i będzie czego trochę mi pomogę zmienić taktykę i
sumie tylko taka moja rola. To zależy od tego, jak oni zagrają i taki będzie wynik. Bo trener niczego im nie narzuca. Proszę o radę mojego kolegę. Jesteśmy faworytami. Zobaczcie zwycięstwo w tym meczu. Słabo zareagowali. Wyłączam dźwięki i oglądamy. A już miała być sytuacja dla reprezentacji Polski, jednak nic się nie wynikło. Aksela Kataru przejmuje Benisz. Czy dobiegnie Kamil Grosicki? Nie, dobiegł przy piłce. Zawodnicy Kataru. Abu Bakr. Naji Al-Katiri, czy jak tam się to czyta, przejmuje piłkę Sebastian Benisz. Sebastian Benisz zaczyta kontrę Polaków. Podanie na skrzydło do Arkadiusza Milika. Nie wiem, czemu tam nie ma Grosickiego. Podanie właśnie do niego. Grosicki, Ludowik Obraniak broni. Bramkarz Kataru, Lewandowski, gol 1-0. Szósta minuta, szybko zdobyte prowadzenie. Mówiłem przed sezonem, że chcę, żeby Robert pokazał mi swoje umiejętności, bo jest pierwszym zawodnikiem reprezentacji. Obraniak oddał strzał, jednak nie było problemu z obroną do niego. Maszczykowski do Lewandowskiego i nie powiem, że jakiś przepiękny, magiczny był ten gol. No ale gol dla nas to zawsze pozytyw. Jakub Błaszczykowski, Arkadiusz Milik, Ludowik Obraniak. Błaszczykowski podaje na skrzydło do Łukasza Piszczka. Grosicki! Balon. A szkoda. Grosicki ładnie się tam znalazł na pozycji, jednak nie ma gola. Chcę jeszcze tylko was uprzedzić, że nie myślcie sobie, że ja będę cały czas tym składem koksem grał. Ale to jest dawał szansę. Zawodnikom z ekstraklasy. Będę obserwował, kto jest królem strzelców ekstraklasy. Piękna niepewność, bądź proszę z tego. I będę na przykład patrzył na Legię, na Lech. Będę też obserwował inne ligi, na przykład w swojej innej karierze. Jacek Kiełb dobrze grał w Ekstraklasie, powołałem go. Niby słabo zagrał z Panik, ale w eliminacjach dałem mu znów szansę. No i miał 3 gole. Tak samo Tomasz Frankowski grał fajnie w Football Manager, na przykład 13. Teraz mówię, bo teraz nie ma Frankowskiego. W wieku 38 lat powołałem go do reprezentacji. Zagrał i nawet i zdobył 4 gole podczas eliminacji, czyli bardzo dobry bilansik na tego już starszego pana. Oczywiście w piłce nożnej. 38 lat to jeszcze nie jest kryzys tylko średniego. Dobra, ale dosyć gadania o życiu, więcej o grze reprezentacji Polski. Wojciech Szczęsny przejmuje piłkę, która nieudanie była zagrywana do piłkarza Kataru. Cały czas tylko 1-0 dla biało-czerwonych, a mogło być już 3-0, tylko jeden gol padł ze spalonego, a po jednej akcji Milik trafił w obrońcę, o ile się nie mylę. Kontra Kataru, czy będzie wyrównanie? Nail! Wojciech Szczęsny pięknie się rzucił i by na pewno to wyłapał, jednak wolał nie dotykać tej piłki, by nie było szczególnego dla przeciwnika. Robiła Wojciech Szczęsny. Błaszczykowskiego jednak Kuba źle się porozumiał ze swoim kolegą z reprezentacji, piłka dla Kataru, jednak Łukasz Piszczek dobrze przyjmuje tą piłkę. Kamil Blik, Eugen Polański, Łukasz Piszczek, Ludowik Obraniak, Robert Lewandowski do Łukasza Piszczka, Łukasz Piszczek, ośrodkowanie Arkadiusz Milik broni! Pusta bramka, Jakub Błaszczykowski trafia jednak w boczną siatkę bramki Kataru. Milik ładnie skoczył tej główki, bramkarz jednak to obronił, a dobitka Błaszczykowskiego już nie była taka pewna i ciągle 1-0. Taleb wybija piłkę. Poprawnie, przejmuje piłkę jednak Eugen Polański, Ludowik Obraniak, Arkadiusz Milik, Kamil Grosicki, Arkadiusz Milik. Do Obraniaka, Ludowik Obraniak strzela, Grosicki strzela w bramkarza, o żeż ty. Dam mu jeszcze szansę na pewno, ale Grosicki, jeśli chciałby grać po swojej 11 kadry,
Nie możesz popełniać takich błędów. Dzisiaj już byłeś złapany na pułapkę offside'ową. Teraz jeszcze to. Obraniak, słupek. Rosicki, dać piłkę. Klatki teraz się zrobiły trochę. Ale już do wracanowa były FPS-y. 30 jest, a była przed nią 28. Taleb podaje do Amari. Przepraszam. Piszczek przejmuje piłkę. Robert Lewandowski. Do Piszczka, nieudanie. Znów Piszczek, Błaszczykowski. Do Lewandowskiego, Lewandowski. Obrońca. Przejmuje piłkę jeszcze Błaszczykowski i straci ją Lewandowski. Przy piłce. Nie pamiętam, co to robić. Do pierwszej połowy zapowiada, tylko przy połowie zapowiada się, że będzie 1-0 dla Polski. Nic się chyba mniej nie zmieni. Aż nasi reprezentanci atakują i starają się, ale trzeba na serio zdobyć tą drugą bramkę, bo zawsze jest, że Polacy wygrywają, a na końcu przegrywają. Zazwyczaj tak było. Chodźmy przynajmniej po dziwnym świecie. Ja tam byłem na rzecz, że Polakami za wiele nie gram, tylko czasem jak mam karierę, na przykład w Królem Sekstraka sobie to powołuję swoich piłkarzy, no ale jak dobrze grają, jak na przykład ktoś okropnie gra, to nie będę go powoływał na jakimś moim zespole. Robert Lewandowski, pokazuje się tam Arkadiusz Milik, gol! 2-0. Pięknie przed zejściem do szatni zachowali się Polacy. Kilka minut przed zejściem do szatni, ale Milik na pewno przed zejściem do szatni, bo na ławkę przynajmniej, bo po przerwie go zajmuje, bo Milik już jest zmęczony, ale gola zdobył bardzo fajnie. Arek, bardzo miło. Maćka Rybusa przydałoby się połować skrzydło. Obraniak. To chyba nie była pokrzeszna, chyba siatka górna bramki. No ale Obraniak właśnie od wolnych właśnie fajny jest Obraniak i ogólnie fajnie gra. Strzał jeden celny miał. Bramkarz obronił, ale dobitka Lewandowskiego była dobra. Znaczy Szykowski zagrywał, przepraszam. Dobra. A jak ja kogoś chwalę, to potem ktoś mi daje powód, żeby go nie chwalić. Zawsze tak jest. Ludowik Obraniak z kraju polokarnego. Ludowik Obraniak w mur. Źle podaje. Wybija Katar. No, koniec pierwszej połowy jest na razie Lewandowski gol i asysta, czyli bardzo fajny bilans. Ale cały czas tylko 2-0, chociaż mógł ten wynik być o wiele wyższy, jak to przemyśla przewiec Mateusz Szklich, Jakub Kosecki, Kamila Grosickiego i Łukasz Szukała, Kamila Glika. Tak trzymać chłopcy, bo na razie fajnie gracie. Mało goli, chyba szkakcje, ale fajne macie te akcje. Zawsze ze 100% głównie, więc dobrze patrzę w przyszłość. To pierwszy sparing, bo nie jeszcze nie są tak bardzo ograni, ale to pierwszy sparing 2-0 fajnie. Ale blisko pija, jednak skutecznie przyjmuje Szukała. Łukasz Szukała, Ludowik Obrania. Eugen Polański, Mateusz Klich, Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek, Błaszczykowski, Piszczek, Obraniak, ajajajajaj. Tylko od bramki, chociaż zawsze go pełno i to mi się podoba w tym zawodniku. Dobra, teraz jak na razie w ogóle akcji nie ma. 52 minuta zmieniłem. Ten Kittel, ten młody Niemiec, stanie się Polakiem, zastąpił Ludowika Obraniaka. Zobaczymy jak będzie grał, może też ten Sonny Kittel może nawet będzie fajny, a ja nie znam tego gościa, naprawdę nie znam. Nie wiem co on w ogóle robi w tym teamie. Może go powołał, wpadł na wałkę, ja nie wiem. Klika na stopę na bałkę, bo dobra, nieudany atak Kataru. Od bramki Wojciech Szczęsny. Kosecki, Al-Amari. Błaszczykowski, Lewandowski. Kittel. Chyba celowo w okienko bramki, jednak bankier chyba narożny, ale widzę, że ten Kittel może nawet dobry być. I to duży rzut rożny, a już nie najlepiej. No ale ładnie wybiegł na pozycję. Trzeba mu to przyznać.
zagłówkował i kontuzja. Dziwne. Razie 2-0. Fajnie by było, jakby się skończył. Nawet by było git dla mnie, jakby ten mecz się tak skończył. Nie wsadzić gola, nie zyskać gola. Mahomes się nie zagra. Dobra. Zmiany. Kupię na polskiej barwie. Borysiuk. Celebanu się zastąpić. Nie mam zmiany, dobra. Ja na razie nie robię. Dobra. Widzę, że tutaj pada mi Benisz. I Błaszczykowski. Bo piszcie to zmienić Błaszczykowski. Bliżek na skrzydle, mam nadzieję, że dobrze zagra. Szkocki też miał swoją asystę, miał swoje akcje. Jednak czas zejść do boiska. Kuba przyjmuje piłkę Rzeźniczak do Kitla. Kitel bardzo niecenne podanie Kuba Rzeźniczaka do młodego reprezentanta. Teraz Polski był Niemcem przed tym meczem i się stał Polski. Lobik, Lobik, gol! Piękny gol Kataru, trzeba im to oddać. Teraz trzeba się zacząć martwić. Piękny gol Kataru, trzeba to przyznać. Wojciech Szczęsny za daleko wyszedł, a mógł obronić ten lob, gdyby nie wychodził tak daleko z tej bramki, ale ten gol. Był wolny z nowej reprezentacji Polski Baker. Pańskiej pochwaluje kapitana. Dobra, przy piłce Plański do Klicha, Mateusz Klich. Piękna piętka do Koseckiego, trzeba to oddać Mateuszowi Klichowi. Podanie do Piszczka, Łukasz Piszczek, Kittel, ale broni, ale Kittel, znów Kittel w ataku. No moim naprawdę mnie teraz w tym meczu, naprawdę mnie interesuje, kto to jest. Trzeba sprawdzić na Wikipedii, kim on jest, skąd w ogóle jest Polakiem. Kittel to na pewno nie jest polskie nazwisko, a może się mylę, ale raczej wątpię. Jego imię też nie jest zbyt polskie. Coś na S, ale takie nie polskie, to nie jest Sergiusz, albo coś na stylu, na pewno nie. Ajajaj, Katar miał szansę na wyrównanie. Wojciech Szczęsny mógł skapitulować, jednak strzał był minimalnie celny. Ale wybija z własnej bramki. Raczej podaje. Polacy w drugiej połowie zwolnili tempo. Salmen na skrzydle. Co zrobi? Podaje do Elka Amis. Elamis. Szczęsny dobrze się tam rzucił. Jeszcze Polacy z niej zakroje lotu wojny, jeszcze mógł to pójść na lat. Piotr Celeban był w dobrym miejscu. Rzut wolny dla Kataru. Katar cały czas atakuje reprezentantów Polski. Nie ma rzutu karnego. Według sędziego dobry wcisk. Ja tam nie wiem, nie patrzałem akurat tam. Podanie Lewandowskiego do Mateusza Klicha. Mateusz Klich sam na sam, już nie. Centruje do Kitla. Nie wiem, czy nie był tam faulowany. Polski Łukasz Piszczek. To mogło być 3-1, jednak strzał był za słaby i bramkarz z łatwością złapał tą piłkę. Widać, Łukasz Piszczek chciał finezyjnie, technicznie wykończyć to uderzenie, jednak wyszło z tego jakieś miękkie dośrodkowanie niż strzał. Ela Marii Szczęsny nie musiał, bez komentarza, nie musiał nawet tego bronić, wystarczyło włożyć rękę i złapać tą piłkę. Rzeźniczak, Łukasz Piszczek, Polański, Piszczek, Polański, Klich, Kittel może. Jak Kittel to chyba polskie nazwisko, Kittel, to jest to, co aptekarze noszą takie te swoje, te białe swoje przebranie. Może, nie wiem, no nie wiem, sobie. To jest za nazwisko, może niemieckie. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, kto to jest ten pisał. Lewandowski broni Taleb. Strzał nie był nawet zagrażający bramce, Taleb trochę spanikował tą interwencją moim zdaniem. No ale dobrze, że Drużożny, który wykona Kittel. Doszukały. Drużożny.
A to już strzał kipla tutaj się zaliczył, bo szukowanie został tutaj jednak tej piłki. Kittel, szukowanie. Szukała, to był Perkis. Kosecki do kipla. Kittel, jakie miękkie dośrodkowanie. Gdyby tam ktoś był, to byłoby idealne, ale niestety nie było żadnego napastnika, ani kogokolwiek z Polski. Jak jeszcze akcja dla Polaków, Jakub Rzeźniczak, Piotr Celeban, nie skacze do tej piłki, znowu przy piłce musi być Jakub Rzeźniczak. Jakub Rzeźniczak, Kittel, Rzeźniczak, nie, jednak nie El Amais, El Amais. Jakub Rzeźniczak, Radzin El Kabaj, ależ przejął mu tą piłkę, Alaj El Kabaj. Przejmują El Amais, El Kabaj, szczęsny. Przepiękna interwencja Polaka. Mogło być wyrównanie. Katarczycy przyciskają Polaków. Piszczek. Przytuje podpowane przed ustawem gola. Znacz Polski. Robert Lewandowski. Uspokaja grę swoich rodaków. Powoli. Uprawiając kontratak. Już tak nie powoli. Faulowany. Nie wiem, czy nawet nie na kartkę. Jednak nie. Jakub Kosecki. Damian Perkis. Jakub Kosecki. Kosecki na skrzydle. Tylko jest niesamowicie szybki. Mateusz Klich. Idealna sytuacja. Jednak Klich nie ma tej główki na pewno co Lewandowski albo Milik, więc nie zwalam winy na niego. Po prostu piłka nie na niego. Kittel! Gol! Gol 3-1! Sonny Kittel. Imię niemieckie, a pewnie nazwisko trochę polskie. Sonny Kittel. I mamy dostępcę Ludowika Obraniaka, jeśli będzie taka potrzeba, chociaż Ludowik Obraniak, może będzie właśnie Kittel będzie 20-letni zawodnik Obraniaka wyrzuci ze składu. Ja nie jestem pewien. Ale 3-1 z Katarem. Nie najlepszy wynik oczywiście, ale było 2-1. Katar przyciskał, a jeden rzut wolny wszystko zmienił. Wojtek Szczesny dobiega, te piłki wybijają. Poprawnie do Kosyckiego, który chce grać panowania piłką rzut z autu dla Kataru. Czyli już praktycznie wygraliście ten mecz, niemożliwe, żeby Katar 2 minuty to 2 gole. Też wszystko jest możliwe w futbolu, ale to jest po prostu nierealne i szansa na 3-2, jest piękna, nie piękna, no ale interwencja trochę zaskakująca, bo może to przyjąć, że to może być pewnego, że kibice Kataru są i ich menadżer są bardzo zniesmaczeni tym, że po tym wpadł gol. Damian Perkis, Piotr Celeban, Kosecki, Jakub Kosecki, biegnie na skrzydle Jakub Kosecki, czy on nie był faulowany, nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się na sędziowaniu, ale chyba było w piłkę. Łukasz Piłka, znów jestem, znów cięcie, przepraszam, ale ważne jest to, że Polska podniosła upewnione zwycięstwo z Katarem 3-1, jak widać po strzałach. Więcej sytuacji mieliśmy niż Katar, posiadane piłki także po naszej stronie. Tablet posiadane Kataru, z tego spotkania się nie smucę. No ale może było wyższym wynikiem wygrać ten mecz. 3-1 nie jest złym wynikiem. I przechodzimy od razu do sparingu wewnętrznego Bełchatów. Z Bełchatów 2. Tutaj jest Bełchatów zagrał ze swoimi rezerwami. Zobaczymy, kto wygra. Myślę, że ja, że GKS Bełchatów, no, ale jak przegramy z rezerwami, to znaczy, że rezerwy są też w dobrej formie, co chcielibyśmy patrzeć. Możemy w przyszłość, jak nami wygrają, że w przyszłość GKS-u, że nasze rezerwy grają na naszym poziomie. Nawet może i większy. Jest zmotywowany, bo grał tam, no ale trzeba grać. Zaczynamy. GKS Bełchatów, VSGT, GKS Bełchatów, 2 rezerwy GKS-u, jak to woli. Mateusz Mak. Nie wiem, który Mak jest, który, kurde. Powiedziałem już Mateusz, żeby było, że Mak jakiś. Będę mówił Mak pewnie. Jak będą już mecze ligowe albo nawet sparingi. Tak myślę, że następny mecz to będzie mecz ligowy, który już zobaczycie w następnym odcinku.
bo w tym na razie to jest dwa sparingi, jeden z Bełchatów, jeden i jeden reprezentant z Polski. Myślę, że nasz mecz ligowy zobaczymy już w następnym odcinku, ale na razie skupmy się na tym meczu towarzyskim. Baranowski, Mateusz, Mak, nie wiem czy Mateusz, po prostu Mak. Mak przy piłce, Mak traci piłkę. Zierbacki, Arbuena, Mak, złe podanie Maka, Mak przejmuje piłkę, Rakpał, do Maka, Mak do Alexisa Norbueny, Alexis Norbuena, Rakpał, Woźniak, Mak, Rokic, strzał, Tadrowski broni, chciałem już powiedzieć Tadarowski, bo my mam tak na problem, co to się nazywa, to jest Tadrowski, dobra, Emiliano chyba Zubas wybija z bramki Bełchatów na Maka. Mak przyjmuje piłkę. Jagiełłan przy linii boiska podaje do swojego brata Maka. Rakpał, Baranowski, Mak. Baranowski strzela! Było naprawdę blisko, by Wiktor Baranowski wpisał się na listę minimalnie obok słupka bramki GKS-u Bełchatów 2. Baranowski, Rakpał. Środkowanie na Późniaka przyjmuje rywale. Rakpał, Basta, Adrian Basta. Tadrowski broni. Teraz się podoba mi się to, że atakujemy bramkę. Może trochę nieskutecznie, jednak atakujemy. I to jest dobre patrzenie w przyszłość GKS-u Bełchatów, który mam nadzieję, że kilka sezonów nie rozegram, kilka miłych sezonów. Jeśli nie będę miał Crash Dumpa, którego miałem na poprzednim kopie, że 9 września wywalało mnie z gry, było uciążliwe naprawdę, był tylko klubu Manager Classic, nie wywalało z gry. Muszę będę grał w FMA Classica, jak będzie taka potrzeba, nagrywać FMA Classica też nie wiem, też to będzie na pewno głupsze, bo w prawdziwym FM-ie to widać, że inaczej grają ci piłkarze, tam jest po prostu za łatwo czasami. Te trzy mecze, które powinniśmy sprzedać, możemy wygrać. Nie wiem czy okienka, ale trafił w boczną siatkę przy okienku. Zuba zrobiła piłkę do Barana. Baran, Lichowski. Alexis Arbuena. Rakpał. Mak. Marcin, jak przyjmuje Szmoreka? Szmorek. Nie było wysłuchane. Dobra, Mak przy piłce, zrobi Mak. Strzela! Strzał nawet udany, ale Tadrowski obronił. Różny. Prokić. Różnego Prokić, ależ to było okropne. Okropne. Sławski. Nie wiem, czy nie zabrakło kilku centymetrów. Nie przesadzajmy, to był bardzo niecenny strzał, ale jak na razie my nie gramy lepiej. Bardzo zmęczeni są nasi piłkarze, jak są piłkarze, aż Freder jeszcze gorzej. Czyli naprawdę zły mecz, zły dzień na ten trening, na ten mecz towarzyski, no bo bardzo zmęczeni byli piłkarze, czyli dupa, dobra, Delichowski. Delichowski, Woźniak. Rakpał, Mak. Nie wiem, który to, który Mak. O Boże, Mateusz to jest na skrzydle, Mak. Razem atakuje, to musi być Michał. Mama, Mateusz Mak. Kamil Poźniak. Prokić. Adrian Basta. Na Baka! Rzut rożny. Delichowski. Szmorek przyjmuje piłkę. Mak. Delichowski. Wyszytkowanie Delichowskiego. Główna część bramki. Dobre podanie do Bartosiaka. Bartosiak strzela!
Słupek ratuje kilka z bohaterów przed trupa bramki, trzeba by mnie sprawdzić po tym meczu Bartosiaka. Jaki on ma tam strzał w tej nodze, bo strzał naprawdę klasy światowej. Nie windowa, nie klasy światowej, ale strzał naprawdę mocny. Większość piłkarzy z Ekstraklasy na pewno bym tak mocno nie pyknęło. To już Mak. Nie, no Mateusz, tak wiem. Michał Mak. Mateusz Mak, strzela! To Paderowski broni. Szkoda, szkoda. Uciśnie GKS Bohatów. Ciśnie, ciśnie, ciśnie. Jeszcze raz ciśnie. Trzeba bardzo zmęczeni i tak cisną. Koniec pierwszej połowy. 0-0, ale GKS Bohatów naprawdę przyciska swoje rezerwy. I tak dalej, ten mecz jest na pewno do wygrania. Teraz trzeba coś wiele zmian. Witaś. Witaś, co prawda. Gadomus. Śląski jest spóźniony. Renusz. Wacławczyk. Tyle w zmianach, więcej nie mam. Kadusz Malarz dostanie szansę. Idziemy dalej. Zaczynają rezerwy, nasze rezerwy. Rymkiewicz, złe podanie przyjmuje Wacławczyk. Zawala. Broński. Siadusz Szuzarskiego, ale chyba i tak byłby spalony, jakby podał do Bartka. Aut na GKS. Szmorek. Podaje. Przyjmuje. Reniusz Szuszarski. Broński. Broński! 1-0. Dobra, dla nas gola Łukasz Broński. Będę się na nim zastanawiał na pewno przed wyborem składu. Nie wiem ile on ma lat, ale Broński ładnie się znalazł na pozycji, żeby Szuszarski mu tak podał. A Broński, czy to było co? Nie, przy nodze, ale gol. To gol. Zobaczymy, jak dalej będzie stosował sparingę. To na swoim też na pewno przetestuje. Też będzie poza odcinkiem, ale na pewno przetestuje. Gól. Strzał z rzutu rożnicy wolnego. Wolnego. No i nie ma gola. Renusz Szymańskiego chyba szukał tym podaniem. Rymkiewicz przy piłce. Bartosiak. Zieba. Zieba obok bramki. Znowu niestety. Idziemy dalej. Gadomski. Żelak. Wacławczyk. Strzela, ale boczną siatkę przewalił. Gdyby bardziej w okienko blat, nie byłoby go.
Masz trochę za bardzo wychodzić z bramki, oby się nie przeliczył. Podanie złe. A jednak coś z tego wyszło dla nas. Renusz, Witasi. Fuck. Szmorek. Podaje. Bartosiak. Gul. Gul do Bartosiaka. Bartosiak nie mogę tylko dobyć. Gadomski ubija. Norbuena. Dobra główka. Renusz. Przejmujemy piłkę. Wacławczyk. Brońskiego, zdobywca Łukasz Broński, zdobywca jednego gola dla nas. Broński był bliski drugiego trafienia. Tak minimalnie obok słupka, szkoda, bo ten Łukasz Broński bardzo ładnie się spisuje w tym dzisiejszym spotkaniu. Cichanowski? Muszę wiedzieć, że jesteśmy skuteczni, no pewnie to wina też tej kondycji na pewno, ale... Łukasz Broński, Łukasz Broński! Blisko, minimalnie obok słupka, chociaż chyba był rykoszet. I tak, więc może warto wygrać na rykoszet trochę, ale strzał też był całkiem niezły. Gul, szpilce Wacławczyk. Wacławczyk z rzutu rożnego! Paprocki na linii bramkowej zatrzymał tą piłkę. Po uderzeniu Wacławczyka. Wacławczyk całkiem nieźle też gra, więc na pewno też będę go sprawdzał. Ok, jakby w tym meczu spisuje się Łukasz Broński. Malarz wybija. Do Ślusarskiego. Ślusarski. Renusz. Szymański. Renusz. Szymański. Szymański. Paprocki. Uderzenie Szymańskiego. Jeszcze 3 minuty doliczonego czasu gry. Szymański. Szymański. Źle, źle, źle. Przy piłce znowu Szymański. O mój Boże. Baranowski. Wacławczyk. Bardzo Ślusarski. Nie. Jestem z powrotem. Dobra. Jesteśmy na tym, kiedy skończyliśmy. Rzut z autu dla Kikresu Bohatusa, nic nie wynikło. I to koniec tego spotkania, chyba że jeszcze gola zdobędą nasze rezerwy, wtedy to by było. Gabon. Dobra, mecz z rezerwami, bardzo zmęczeni byliśmy, to jest nasze moje usprawiedliwienie dla zarządu, ale mecz nie był zły dla zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Nie jest tego spotkania już praktycznie. Grzelak. Złe podanie Grzelaka. Koniec tego spotkania. Kończ to sędzia. Kończ. Koniec meczu 1-1 przy ulicy Stasica. Wytłumacz mi to. Mieliśmy pecha. I tak pisane. Mieliśmy pecha. Po prostu zmęczenie na maksa. Jak to wygrać z jeszcze z naszymi rezerwami? Zobaczmy jeszcze wiadomości. Będziemy powoli kończyć mecz. Polska ma rytm. Dziękuję panu. Borecki. Rzekta prawo konkretnie. Co? Mam mecz w prezentacji? Czy się... Jak mówię, że... Do. Trzymał Zawala. I to na tyle koniec w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Na razie.